Dzisiejsze zadanie zmieni wasz tryb życia na bardziej ekologiczny. Podzielcie się na dwie drużyny. Jedna będzie odpowiedzialna za budowanie kurnika, druga za przygotowanie warzywniaka i zielnika. Na wykonanie kurnika będziecie mieć godzinę. Pamiętaj, że odmierzany czas to tajemnica. Aha, no po prostu nie będę nikomu mówił o tym. Jeśli nie wyrobicie się w wyznaczonym czasie, czeka was kara. Dobra, to by. Dzień bez kary to dzień stracony, wielki bracie, także ja to czekam z niecierpliwością, więc damy radę. Pamiętajcie, tylko kury z dobrym samopoczuciem znoszą jajka, dbajcie o ich nastrój. Tyle, co jest napisane, ale musimy się bardzo, bardzo, bardzo spieszyć ze wszystkim, co musimy zrobić. Radek będzie kapitanem, jeżeli chodzi o zrobienie kurnika, ja zajmę się zielnikiem. No to chodźmy w takim razie, zobaczmy, jakie zabawy na nas czekają. Na początku bardzo mnie zdenerwowało to, w jaki sposób Kuba przekazał nam treść zadania od wielkiego brata. Był bardzo agresywny, bardzo taki, no po prostu nie pozostawiał w ogóle miejsca na jakiekolwiek pytania, dyskusje. Ja takiej atmosfery bardzo nie lubię. To będą moje nowe dzieci. Idź kury nakarmi. Kury nie są skłonne do zabawy. Krowę wydoiła, to ja idź jaja podbieraj. Kury uciekają od ludzi. Ale moje nie będą, bo będą takie fajne. Powyjmujcie, a my ogarniemy, żeby to wrzucić te. Dobra, Kasia? To ogólnie jest robota na 15 minut. Ale mimo wszystko musimy się naprawdę spieszyć z tym bardzo, spoko, bo będziemy mieli... Ja jestem zaskoczona, że to jest na tyle łatwe. Męski wielki brat jest... I lecę do ciebie, kochanie! No już! No już, cisnę! Tworzenie ogródka i kurnika nie zwalnia mieszkańców z pozostałych gospodarskich obowiązków. Coś mało dajesz, kochana. Mamy kapustę i sałatę. Mamy dwa sałaty, ale na razie blondyn. Niech blondyn ten. A czytaliście, jak to rośnie? Nie jest to napisane, zobaczcie, że to jest tak lipiec, czerwiec, lipiec. No ale jak wysiew w marcu, a zbiór w maju, to znaczy, że dwa miesiące. Ale rzodkiewki dałaś jeden, dwa te? Nie, dałam jedno i niecałe. Ej, to Justyna zaraz musi nam rozlać to mleko. Dobra, odkręcamy to przez sekund pięć. Chwilę roboty. No, sekunda i chyba już wiem. No. Musimy to tutaj przekręcić, wiesz, żeby można było tak otwierać te drzwi, a tu będzie ta klamka. No i bajlando. No. Pięknie, kochaniutka, się spisałaś. W te mniejsze doniczki możemy marchewkę. To są kubki po mleku, kochana. Na tak, ale nie wiadomo, który czyj, więc chcę je przemyć. Czy mam cię jakoś pomóc? A mleko przelej tu, to będzie łatwiej. Daj się tylko przecedzę ja. Niestety ja nabrudziłam tych garczków. Że tam ci nie wylać jakiś kawał plastiku z tej krowy. Łukasz, z***aj dojść krowę. Tam wszystko... Zaraz ci gar przynoszę. Dawaj. Idź doj krowę. A ty idź pedałuj. Cholera. Ej, jak ładnie idzie to mleko. Można sobie wyobrazić, że jest takie cieplutkie. Dobra. Jak tam kurnik team? No, coś tam się dzieje. Potrzebujecie, żeby wam pomóc? Bo my już nie kończymy. Tu jest za dużo aż ludzi. Ja najchętniej bym to sam tutaj, w dwóch, czterech skręcał. No. Ej, dobra, na raz. O, mać. Siupi. Masz jedną wolną rękę, przechylaj. Tak, dobra. Radziu, łyknij sobie. Chciałam kakao, ale wypiję już takie. Sama nie, dobra. Już nie ma dzisiaj kakao. Ja kakao. Halo, kto jeszcze nie pił? Ja nie piłam. Pomóżcie, odciążcie. Może dwie kury, jeden kogut. Taki kogucik i będzie codziennie rano wstawał. O, będzie nas teraz pijał. Codziennie budzi. Tak, też tak myślę. Takie...